pokażę wam róże ogrodowe.pl. Zobaczcie, jaki tutaj mi się zrobił taki silny pęd. Zobaczcie, po tym, nawet po grubości tego pędu widać, że jest bardzo, bardzo gruby. Widzicie? Zobaczcie, jakie ma piękne kwiaty. Tu kolejne pąki, pąki, kwiaty, kwiaty, kwiaty. I coś jeszcze zauważyłem. Coś zauważyłem, co wam powiem. Zobaczcie, zacząłem podlewać tak jakby roślinę dookoła, bo ona jakby dostaje, no na przykład z tej strony więcej wody, no to rośnie, no tu wiadomo, słońce ma. Ale jak dostała z tamtej strony, zobaczcie, jaki ładny pęd mnie wypuściła. O. No i też prawdopodobnie zakwitnie. Tutaj na tej też jest taki jeden bardzo gruby. No, i się nie spodziewałem. No. Zobaczcie. Także no, ta czerwona to od razu przyjechała i tak utrzymuje kondycję. A ta, tu jest żółta róża. Ona, zobaczcie, sama się pooczyszczała. Wczoraj trochę deszcz popadał. Wszystkie kwiaty poopadały. No i trzeba będzie poobcinać, ale to już chyba jutro zrobię. Poczyściłem mszycem, mszyc nie ma. Popryskałem takim specjalnym preparatem do mszyc. No i oczyszczone. Ale tutaj zobaczcie, młody pęd rośnie i już będą kwiaty. Tu kolejny będzie kwiaty, tu, tu. No także będą kwitły. No one już też zabierają, jak to się mówi, powiedzieć kondycji. One tak nie wyglądały, jak przyjechały. Zaraz jakbym wam pokazał. O, coś takiego zbliżonego. A tutaj przyszły deszcze. Przyszło to wszystko. Ładnie ich przeciściło. Nawet ten deszcz im nie szkodzi. No i może w tam przyszłym roku będzie wyglądać jak tamten. Jak tamta, jak się ukorzeni. Także mam cztery róże i mam kolorowo. Ta to kwitnie jak na potęgę. Zobaczymy, jaki ten pęd urośnie rabatowy. Tu już jest 60 albo 70 cm. No te róże takie rabatowe nie rosną wysokie. No ale widocznie ktoś dba i tak ma, jak to się mówi. Także zobaczcie. Pięknie rośnie, pięknie kwitnie. Oby tak dalej. Tylko mszyce, paździorki. Czasami takie robaczki od spodu się potrafią schować. Trzeba zaglądać pod spód, pod liście. I co jeszcze ciekawe, to są takie zielone robaczki. Bo podobne są bardzo do liści. Także dziękuję bardzo za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.